Fragmenty orędzi anioła stróża Polski przekazywanych Adamowi Człowiekowi. Przekaz dla wszystkich dzieci Bożych na czasy ostateczne. Jestem aniołem stróżem Polski i jak widzisz, człowiecze, trzymam dwa atrybuty, które są znakiem mojego posłannictwa. Teraz ich jeszcze nie opisuj, ponieważ musicie być czujni, gdyż inni będą wam sugerować, że mają objawienia anioła stróża Polski. Bądźcie ostrożni i roztropni, gdyż diabeł kłamca będzie chciał wprowadzić zamieszanie i rozproszenie. Już i tak wiele udało mu się osiągnąć, ponieważ wy sami zostaliście podzieleni, dopuściliście do manipulowania waszymi umysłami. Nie zbudujecie jedności, jeżeli będziecie podzieleni i każdy będzie szukał swego. Jeśli będziecie się wzajemnie wspierać, tym bardziej umocnicie się we wspólnym budowaniu Królestwa Chrystusowego w waszej ojczyźnie. Polacy, teraz doświadczacie ciemności grobu, bo zanika w was wiara i nadzieja. Jest niewielu kapłanów, którzy mówią otwarcie o zagrożeniach narodu, którzy wzywają do pokuty i modlą się wraz z ludem wiernym. Nie porzucajcie tradycji, gdyż ona zawsze kształtowała sumienie całego narodu wraz z Kościołem, który był wierny także narodowi. Dzisiaj niektórzy chcą Ewangelię przystosować do świata, lecz to nie Kościół ma się przystosować do świata, a świat do Kościoła i Ewangelii. Polacy, jeśli nadal pozwolicie manipulować swoimi sumieniami, to wkrótce doświadczycie głodu Boga, który ogarnął Europę i świat. Nie ma większego doświadczenia pustyni, jak właśnie zerwanie przyjaźni z Bogiem i oddalenie się od Niego. Polacy, zostaliście wybrani, aby dać innym narodom świadectwo waszej wiary, waszej tradycji, waszej wierności. Wróg chce panować w waszej ojczyźnie, aby jeszcze bardziej oddalić was od Boga, od Kościoła i od waszej Królowej. Czas, który teraz przeżywacie, jest czasem próby i jednocześnie czasem dawania świadectwa. Nie ustawajcie w modlitwie za Polskę. Wasza Królowa pragnie, abyście łączyli się we wspólnej modlitwie. Modlitwa apelu Jasnogórskiego jest dla was dobrą okazją, abyście trwali w łączności w modlitwie. Musicie jednak z całą świadomością i pełnym zaangażowaniem wypowiadać wasze słowa: jestem, pamiętam, czuwam. Nie spoglądajcie ani na zachód, ani na wschód, gdyż otaczają was wrogowie, którzy pragną waszego upadku. Uwolnijcie się od tego, co zniewala wasze serca i oddala od Boga. Nie dajcie się oszukać. Pamiętajcie, że wasza siła leży w waszej wierze i tradycji. Naród polski został powołany, aby dać świadectwo Europie i światu. Wasze jestem oznacza prawdziwą tożsamość chrześcijańską, związaną z Maryją, królową tych ziem. Wasze pamiętam jest znakiem uniżenia przed Bogiem, który zawsze wyprowadzał was z niewoli i błogosławił. Wasze czuwam jest z gotowością serc do modlitwy i zjednoczenia z Bogiem. Polsko, twój czas nadejdzie, jeśli pozostaniesz wierna krzyżowi i Ewangelii. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania
Wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z Was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja Wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie. Nobis.